13 grudnia. Dwa zdania, może trzy, bardziej głębokie. 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicjantów, 1750 czołgów, ponad 2,5 tysiąca opancerzonych, specjalistycznych samochodów sprzętu takiego jasno jeżdżącego. To wszystko wyszło na ulicę 13 grudnia. Ponad 10 tysięcy ludzi internowanych. Przeszło 6 tysięcy ludzi aresztowanych, osadzonych w więzieniu na podstawie dekretu o stanie wojennym. Stłamszone nadzieje, żal, tragedie, wyłączone telefony. Oficjalnie podaje się ponad 100 ofiar. Ja i moi przyjaciele mamy trochę inne dane, ponad 125 ofiar udokumentowanych. Mniej więcej tak to wtedy wyglądało. I w tym momencie, jeżeli Państwo pozwolą, bardzo bym poprosił o powstanie, krótka chwila ciszy w hołdzie dla poległych. Dziękuję. No to teraz powinienem się przywitać. Dzień dobry Państwu. Krakowski Klub Wtorkowy wita. Mamy zacnych gości. Pan Jerzy Morawiec. Krytyk literacki, autor tej książki. Książka o intrygującym, przynajmniej mnie intrygującym tytule Obrazki polskie. Bardzo dużo sobie obiecuję po takim tytule. I prowadzący spotkanie, to nie będę ja, nie będę was znudzał. Reżyser Adam Stroka. Przekazuję mikrofon. Witam Państwa. Przeczytałem całą tę książkę, Pani Elżbieto. Jako reżyser szukałem tam tekstów o teatrze, o literaturze, znalazłem te teksty. O teatrze są co prawda cztery, ale niezwykle celne, przenikliwe. I właściwie to taka diagnoza współczesnego polskiego teatru. O literaturze oczywiście wiele wspaniałych esejów, felietonów, małych form. No muszę powiedzieć, że jakość pisania pani Elżbiety, to jest no, na najwyższych wyżynach merytorycznych i jednocześnie no, sposób, w jaki pani analizuje na przykład poetów, no, to jest godne polecenia też dla polonistów, którzy czytają dużo współczesnej literaturze o poetach. W tej książce wiele nazwisk pani odkrywa też wśród współczesnych polskich autorów, nieznanych jakby powszechnie, prawda? To jest bardzo ciekawe. No są takie perełki, jak na przykład portret Leszka Długosza, ten dłuższy esej wspaniały i wiele innych tekstów. Ja panią Elżbietę oczywiście pamiętam jako kierownika literackiego teatru starego teatru, no kiedy jednak stary teatr był teatrem proponującym wiele spektaklów, wiele tekstów, wiele nowych odczytań, interpretacji. I właściwie od tego chciałbym zacząć, mimo że pani Elżbieta mnie prosiła, żeby nie dużo mówić o teatrze, no ale jako reżyser teatralny muszę zacząć od teatru. Pani Elżbieto, wprost, bezczelnie i z góry, co z Narodowym Starym Teatrem? Pani daje, tutaj Państwo nie znacie pewnie artykułu, pani daje taką diagnozę
w sumie bardzo pesymistyczną narodowej sceny. Co zrobić, żeby ten zły los tego teatru się odmienił? Zdaje się, że nie umiem włączyć mikrofonu. Czy słychać? Tak. Słychać. No więc jakąś diagnozę zawarłam w tekście, który pan tu przypomniał. Myślę, że ze starym teatrem dzieje się źle. I niestety trzeba powiedzieć od razu na wstępie, nie tylko ze starym teatrem, z teatrem w Polsce w ogóle dzieje się źle. I to się nie zmieni, dopóki nie władze kultury naszej i ten rząd obecny, a przede wszystkim minister kultury, nie uświadomi sobie tego, jak ważną rolę odgrywa kultura w życiu narodu. Że nie wystarczy zwyciężyć politycznie w wyborach, a w tej chwili widzimy najwyraźniej, że idzie walka na noże o rząd dusz, a kultura ma tutaj bardzo ważną rolę do odegrania. Otóż w Starym Teatrze rządzi pan Klapa niezmiennie. Pan minister, niczego mu nie ujmując, przyjechał jakiś czas temu do Krakowa, zobaczył może co, zobaczył może nic nie zobaczył i dyrektorowi powiedział, że może spać spokojnie do końca kontraktu. Więc z taką polityką kultura niestety niewiele zdziała. No a jak jest poziom spektakli, to chyba państwo sobie zdajecie sprawę, jak wyglądają spektakle Teatru Starego w tej chwili, że permanentnie niszczona jest klasyka. Klasyka w ogóle siebie nie przypomina. Znamy te praktyki od dawna, ja to pamiętam jeszcze od czasów nieboszczyka Adama Hanuszkiewicza, ale to, do jakiego stopnia te kręgolady doszło to w tej chwili, to jest po prostu niewyobrażalne. Między innymi dlatego przestałam chodzić do teatru, że nie chce mi się przerabiać powtórki. Bo o ile to, co robił Hanuszkiewicz w Teatrze Polskim w latach 70., u Syłku 60., można było uznać za dziecinną zabawę jeszcze, to dzisiaj niszczycielstwo jest potworne. Na planie tekstu, na planie egzystencji aktora na scenie, na planie eliminacji tego, co wartościowe w kulturze. To tyle w skrócie. Książka, którą przeczytałem, to jest taki manifest gniewu pani i próba walki o sens, o wartości, tak w literaturze, w polityce oczywiście, bo dużo jest tekstów dotyczących sytuacji współczesnej, no ale właśnie o konstrukcję, żeby jakby ta totalna rozwałka, która jakby osacza nas, żeby ona nie przejęła po prostu nad nami rząd dusz, mówiąc tak może banalnie. Pani Elżbieto, no właśnie, który tekst jest pani najbliższy z tych tekstów? Ciekaw jestem, czy to jest ten, o którym ja myślę. Myśli pan o tekstach o teatrze, czy... Nie, w ogóle, bo o teatrze są... No muszę w tej chwili powiedzieć, ale wracając, może wróćmy do rozmowy o kulturze. Ja myślę, że sytuacja kultury polskiej nie jest wyjątkowa w Europie, a może i na świecie. W Europie coś niecoś wiemy, jak jest w Stanach Zjednoczonych, nie wyobrażam sobie. Ale to jest pokłosie tego, co zrobiło w kulturze pokolenie paryskiego Maja 68. Zrobiło ono to nie tylko w polityce, ale zrobiło przede wszystkim w kulturze. Idąc za wskazówkami starego komunisty Gramsciego, który uważał, że nie należy niszczyć, należy niszczyć nadbudowę, wprowadzać do kultury swoje idee, niszczyć rodzinę, kościół, państwo, literaturę, sztukę. I to się odbywa, proszę państwa, w Polsce i w Europie. W Polsce jest to o tyle niebezpieczne, że odwołując się do klasyka, mamy skłonności pewne. Prawiem narodów była zipa pługą, więc o tyle jest to niebezpieczne. I jeżeli poddamy pole kultury, to nie mamy co mówić o wolności, tożsamości i tak dalej. Jeżeli to pole się odpuści, to mamy Polskę przegraną po prostu. A który tekst spośród tych tekstów jest właśnie pani najbardziej to tak... Nie wiem, wiele tekstów jest pisanych już dosyć dawno, bo to są teksty pisane w ciągu lat 2011-2015. Coś tam już uleciało z pamięci. Z tekstów tych o teatrze to chyba ten, o którym pan wspomniał, pewna diagnoza stanu obecnego teatru i próba oceny, jak z tego wyjść, przypomnienia, jakie są możliwości wyjścia z tego, przypomnienia tradycji Teatru Polskiego, Osterwy, Jaracza,
testamentu Jaracza zwłaszcza, przypomnienia tradycji tych, kiedy teatr w szlachetnym objeździe, jak Osterwa na przykład, pokazywał wielką klasykę polską na prowincji. Dzisiaj aktorzy jeżdżą, owszem, dla miłego grosza jeżdżą przede wszystkim, z małymi monodramami, ze spektaklami dwu-, trzyosobowymi i, że tak powiem, trzaskają kasę, brzydko mówiąc. A tu chodzi o troszkę o coś innego. Tak, może będziemy kontynuowali tę rozmowę, ale oddamy też Państwu głos, żeby to nie była taka rozmowa. Tak, ja wiem, ale rozmawiamy w sumie o ważnych sprawach i teatru, być może właśnie to też kogoś z Państwa interesuje, to proszę oczywiście włączać się w rozmowę. Pani Elżbieto, oddaję jeszcze Pani głos. Ja bym chciała jeszcze tutaj zwrócić uwagę na parę aspektów, których w tej książce nie ma, bo są świeże, że tak powiem. Otóż, że idzie walka na śmierć i życie, to widać po różnych poczynaniach. Nic się nie stało panu Krzysztofowi Mieszkowskiemu w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Teatr Polski nie jest we władaniu Ministerstwa Kultury, tylko samorządu. W związku z tym pan Mieszkowski, przepraszam, ale ma kłopoty oddechowe, pan Mieszkowski pozwolił sobie nie przekazać wybranemu w konkursie dyrektorowi Morawskiemu dokumentów potrzebnych i dalej rozrabia na skalę międzynarodową. Ostatnio oświadczył, to wiadomo z internetu sprzed paru godzin, że w Teatrze Polskim jest państwo policyjne. Powtórzył to za nim wielki nasz reżyser Krystian Lupa. Otóż Krystian Lupa był na garnuszku u pana Mieszkowskiego w Teatrze Polskim. Nie musiał mu się kłaniać, bo ma wystarczająco duże nazwisko i duży dorobek, ale widocznie zaprzyjaźnili się panowie do tego stopnia, że Krystian Lupa takie sądy wygłasza. Krystian Lupa, który wsławił się również opublikowanym w dwutygodniku, nie pamiętam w tej chwili tytułu, zdaniem, że flaga polska stała mu się podobna do swastyki, proszę Państwa. To mówi reżyser pracujący w Narodowym Starym Teatrze, między innymi. I ponieważ jest to osoba wpływowa, więc jak sądzę, umie pociągać za właściwe sznurki. Ostatnio mieliśmy do czynienia z ewenementem. Mianowicie Peter Brook, wybitny reżyser, i Juliette Binoche, znana nam z filmów Kieślowskiego, napisali list do ministra Glińskiego, że niepokoi ich sytuacja w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Czy Państwo sobie wyobrażacie, że dwójka polskich aktorów, krytyków pisze do francuskiego ministra kultury i sztuki, że niepokoi ich sytuacja w Komedii Française na przykład? A skąd się to wzięło? Ano z międzynarodowych koneksji. Należy domniemywać Krystiana Lupy, który podpowiedział komu trzeba, co trzeba. I to jest właśnie przykład tego, że kultura jest terenem walki i to ważnej walki. Dziękuję. Tutaj jak pani właśnie uważa, czy teatr, poznamy ten stary teatr z lat 70., 60., oczywiście 80., wspaniałe spektakle, reżyserzy, wizje, widownia, znakomita widzowie. Co jest teraz, no trudno to jakby pozytywnie ocenić, ale odnoszę takie wrażenie, że teatry stały się korporacjami pewnych grup ludzi, głównie aktorów, prawda, którzy przechwycili te instytucje. Przykład to jest Teatr Polski, prawda, we Wrocławiu. Narodowy Teatr w części, bo to finansowany też przez ministra kultury. I w ten sposób te teatry jakby przechodzą w ręce określonych, mówmy po imieniu, sitw, prawda? I nie ma mowy o zmianie. W kulturze musi być ciągła wymiana tendencji, myśli, ludzi. No musi być coś ożywczego. Tymczasem jeżeli dana grupa ludzi przechwytuje instytucję artystyczną i uważa, że oni mają wyznaczać dyrektora, znowu przykład Teatru Polskiego we Wrocławiu. Jeszcze jest
No to się dzieje tak, jak się dzieje. Tutaj kończąc, to bardzo ciekawe, co pani powiedziała, dlatego że ten teren walki w teatrach, nie tylko teatrach narodowych, jest ich bodaj przez ministra kultury 5, prawda? Ale też w teatrach samorządowych w różnych miastach to jest jakby teren szczególnie dotknięty przez ideologizację. Nie mówimy tutaj o, bo ja rozumiem teatr jednak jako miejsce artystyczne, gdzie bierzemy na warsztat teksty wybitnych autorów lub współczesnych autorów, interpretujemy je. W dzisiejszych czasach nie ma mowy o interpretacji. Są tak zwane reinterpretacje. W muzyce współczesnej to się nazywa plądrowania. No, polega to na tym, że jeden współczesny kompozytor po prostu zapożycza bezczelnie motywy z innych kompozytorów, nieco je przetwarza, nie wiem, czy zachowując, czy nie zachowując do tego prawa, i w ten sposób powstają jakości nowe, muzyczne. I tak samo dzieje się w teatrze. Można powiedzieć, że to jest plądrofonia teatralna, która odbywa się w Starym Teatrze, czy w Teatrze Polskim, czy jeszcze w innych teatrach. Ja tylko kończąc, ostatnie słowo, bo pani jest tutaj o wiele bardziej może jako krytyk kompetentną osobą. Ja kiedyś byłem w jury takiego konkursu na wystawienie dawnych dzieł literatury europejskiej przed laty. I to taki konkurs, gdzie jurorzy jeżdżą po teatrach. I muszę powiedzieć, że byłem po prostu zdruzgotany, to było chyba w 2006 czy 2007 roku, kiedy zobaczyłem kilkanaście spektakli, które no miały po prostu wymiar czysto ideologiczny, prymitywny, łopatologiczny, dekonstrukcyjny w taki sposób no, ostateczny, nic, i były niszczeniem klasyki, nie interpretowaniem, nie rozmową, nie dialogiem z klasyką. Więc tutaj jakby pani ocena zgadza się z moją oceną. No tak, ideologizacja jest rzeczą oczywistą w teatrze. Poza tym istnieje zjawisko, to o czym pan mówi, te quasi korporacje jeszcze mają za sobą zaplecze pewne. Otóż ktoś tych ludzi nagradza. Ktoś tym ludziom, młodym reżyserom czy nie młodym, daje paszporty polityki i daje im nagrody wysokie wyróżnienia. Jest pewna grupa krytyków, mocno zaangażowana właśnie w promowanie takiego, a nie innego rozwoju sztuki teatru w Polsce. Zaczęło się to przed paroma laty ładnymi, kiedy Piotr Gruszczyński był takim promującym. A jeszcze poza tym istnieje zjawisko już w samej dziedzinie reżyserii, że tutaj mamy do czynienia z pewną dziurą pokoleniową. Mianowicie to, co wyszło do reżyserii młodego, wyszło w Krakowie przynajmniej, ale nie tylko, spod ręki Krystiana Lupy. I to ono pociąga za sobą bardzo określone konsekwencje. Naśladownictwa, nie tyle stylistyki, bo tego się naśladować nie da po prostu, ale pewnej postawy twórczej, pewnej postawy anihilizacyjnej w stosunku do tekstu. I to jest bardzo groźne zjawisko. Hasa po polskich scenach, taka para, wyróżniona już wszystkim, czym się dało. Paweł Demirski i Monika Strzępka. Otóż osiągnięciem tej pary jest przedstawienie dziadów w formie kabaretowej. Nie widziałam relata Refero, to co czytałam w prasie. I w filmie, w sztuce o wojnie 20 roku pokazanie Dzierżyńskiego jako szlachetnego bohatera. No to macie państwo przykład tego, jak się próbuje formować pamięć historyczną, widzenie polityczne widza. A nie jest to para bynajmniej odosobniona. A postać tak modna we współczesnym teatrze tak zwanego dramaturga. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, w wielu spektaklach, interpretacjach, oprócz autora, na przykład Juliusza Słowackiego, pierwsze skrzypce gra dramaturg, który przepisuje tekst Słowackiego albo dopisuje do tego tekstu wiele swoich tekstów, no albo w ogóle wyrzuca cały tekst.
I to oczywiście tworzy pewną nową jakość, ale chyba jednak negatywną. Jak pani się odnosi właśnie do tej mody, bo ona przyszła z Niemiec. Tak, przyszła z Niemiec, z tym, że w Niemczech ona miała troszeczkę inny charakter. Tam dramaturg to był bardzo odpowiedzialny za tekst przedstawiany właśnie, bardzo odpowiedzialne stanowisko. Natomiast w dzisiejszym ujęciu dramaturg to jest ktoś, kto ze słowackiego potrafi zrobić no, bulwarówkę. W najlepszym razie. Już taki słynny przykład, który cytuję w tej książce między innymi też, to jest przeróbka Balladyny dokonana w Poznaniu. Mianowicie działa się w ośrodku jakiegoś GMO, czyli roślin modyfikowanych. To oczywiście ze stosownymi elementami erotycznymi, mianowicie plastikowym falusem, który wyłaniał się z wanny i tak dalej, i tak dalej. Więc to są właśnie osiągnięcia tak zwanych dramaturgów. Z tych dramaturgów mieliśmy tutaj do czynienia z paroma. Między innymi taki ulubieniec pana dyrektora Klaty, który zrealizował nam Poczet Królów Polskich, niepodobny do niczego, wedle scenariusza własnego. Otóż w tym scenariuszu o podziemiu okresu II wojny światowej bohaterowie nosili pseudonimy wzięte od imion królów polskich. Zabawa polegała na tym, że usiłowali ukryć, znaleźć arrasy na Wawelu i ukryć je przed Hansem Frankiem. Błąd podstawowy polegał na tym, że jak Państwo świetnie wiecie, arrasy w czasie II wojny światowej były w Kanadzie. Ale reżyser oczywiście, nie wiem, czy z ignorancji, czy autor scenariusza, czy z ignorancji, czy żeby po prostu zniszczyć tę polską historię, jakakolwiek ona jest. I ta tendencja jest bardzo wyraźna w wielu różnych, a zwłaszcza w podejściu do klasy. Poza tym, co jest typowe? Unikamy jak ognia oryginalnych dzieł współczesnych. Dlaczego na przykład nie ma właściwie na scenach polskich Mrożka? Czy tango się tak strasznie zestarzało? Albo Emigranci? Czy nie ma w tych sztukach treści? Dlaczego nie ma Wyspiańskiego? Już nie mówię tylko, ale mówię o klasie. Nie ma Wyspiańskiego takim, jakim on jest, tylko jest wyłącznie w przeróbkach tych państwa. To jest równie niepokojące. Nieobecność dobrej literatury dramatycznej współczesnej, jak te harce dokonywane na klasyce. Ale jak to jest, pani Elżbieto, bo na przykład moja żona jest polonistką, uczy wielu młodych licealistów, gimnazjalistów tutaj w Krakowie. Oni absolutnie nie chcą chodzić do teatru. Ale nie dlatego, że nie są ambitni, prawda, czy są w pewnym sensie upośledzeni, prawda, nie chcą chodzić do teatru ze względów właśnie między innymi tych tematycznych, jakościowych, tej ciemnoty, która ze sceny jest, jakby widzą podawana, tych wątpliwych jakości. Jak to jest z widzami? Dlaczego nie protestują? Tak jak na przykład był protest na to Damaszku. Ja nie widziałem tego protestu, widziałem go tylko na żywo, widziałem go tylko w internecie, ale muszę powiedzieć, że było to wstrząsające, niesamowite zdarzenie o charakterze teatralno-artystycznym. Kiedy grupa oczywiście odbiorców, widzów zaprotestowała i weszła w bezpośredni dialog z dyrektorem, z aktorami z Dodamaszku. Mrożąca krew w żyłach sytuacja, wstrząsająca prawdziwy wielki teatr i to nie wcale chodzi o rozróbę, prawda, tam polityczną, tylko o naprawdę walkę o sens i jakość naszego teatru. To nie jest tak, że nam się nie podoba awangarda, że nam się nie podoba współczesność, nowe formy. Zobaczcie Państwo, ile na przykład ciekawych rzeczy dzieje się we współczesnej muzyce, poważnej, tak zwanej, ale to już jest. No tak, ale ona jakby jest w jakimś sensie poza tymi walkami, prawda? Natomiast w teatrze no, to się właśnie tak kończy. Czyli co z tymi widzami? Co z tymi widzami? No ja się bardzo cieszę, że pańska żona ma takich wspaniałych uczniów i bardzo ich popieram w tym niechodzeniu do teatru. Podobnie z tych samych powodów, dla których sama do teatru nie chodzę. Po pierwsze, myślę, że doskonale rozumieją, że nie otrzymują w teatrze żadnego przekazu.
ani takiego, z którym mogą się identyfikować, ani takiego, z którym mogą dyskutować, mogą się z nim zbierać. Po prostu jest to przemielone na strzępy, by nie powiedzieć strzępki. I bardzo dobrze, że młodzież na to nie chce chodzić. Natomiast jeśli chodzi o publiczność generalnie, myślę, że jest takie zjawisko, może w Polsce przede wszystkim, ale może i nie tylko. Mianowicie publiczność, wchodząc do teatru, ciągle uważa, że wchodzi do wielkiej świątyni sztuki. I że w tej takiej świątyni to nie wypada ani gwizdać, ani tupać, ani protestować. Że można każde głupstwo znieść i przyjąć, bo to jest świątynia sztuki i wielki artysta nam je o to właśnie przedstawia. Otóż jest to bardzo niemądra, pełna hipokryzji i jakichś wewnętrznych kompleksów postawa. Ja bardzo bym lubiła, żeby publiczność gwizdała na spektaklach, które są nie do zniesienia. Nie. Publiczność zachowuje się jak potulne baranki i to jest bardzo niedobry symptom, bardzo niedobry. Przecież w historii, w dziejach teatru, skandale w operach, po premierach głośnych, były słynne na początku XX wieku chociażby, żeby wspomnieć Święto Wiosny Strawińskiego. Przecież były wygwizdywane, wyklaskiwane spektakle, które się okazały potem klasyką. A tutaj mamy do czynienia z wyraźnym niszczeniem wartości, spektaklami nonsensownymi. I publiczność siedzi cichutko i pokorniutko. Jedną miałam satysfakcję pewnego wieczoru, kiedy wybrałam się, nie wiem, chyba na Akropolis i stwierdziłam, że po połowie spektaklu połowa widowni opuściła teatr. I to było bardzo ciekawe, choć niewesołe doświadczenie. Czy wśród współczesnych dramaturgów polskich odkrywa pani też wielu pisarzy, w tej książce też o tym jest mowa, kogo by nam pani poleciła, że to jest przyszłość. Jakby nie chodzi o nawet, chodzi mi tylko i wyłącznie o sztukę. Powiem tak może przewrotnie. Przyznam się, że nie bardzo jestem na bieżąco z dramaturgią, więc nie chcę nikogo polecać, żeby nikogo nie skrzywdzić. No jest taki bardzo dobry, młody, nie taki znowu młody reżyser, którego widziałam w realizacjach w teatrach półamatorskich, Wojciech Tomczyk. I to jest ktoś, kto na pewno ma coś do powiedzenia we współczesnej dramaturgii polskiej. Więcej grzechów nie pamiętam. O ile pamiętam, jego teksty, on właśnie miał ogromne problemy, żeby wystawić jeden z dramatów. Był zrealizowany między innymi Jan Gajos grał w jednym z jego spektakli. A wracając jeszcze do aktorów, żeby parę słów na ten temat powiedzieć. Wytworzyło się bardzo osobliwe zjawisko tak zwanego celebryctwa w Polsce. Cóż to jest celebryta? Ktoś pięknie powiedział, celebryta jest to człowiek znany z tego, że jest znany. Aktorów dotyczy to w mniejszym stopniu, bo rzeczywiście niektórzy z nich są znakomici. Ale skąd się wzięło to, że nawet wybitni aktorzy nagle stali się prawodawcami w zakresie polityki, nagle określają nam horyzont, jak mamy widzieć przyszłość Polski, jak mamy widzieć teraźniejszych. To jest rzecz zupełnie niebywała. I tak jak kiedyś, muszę zacytować klasykę, niestety przepraszam, ale to jest klasyk, więc cytat będzie dosłowny. Tak. Kazimierz Dejmek w niesłusznej sprawie, bo powiedział to w trakcie bojkotu aktorów w stanie wojennym, powiedział: aktor jest od grania jak dupa od srania. I tu jest kropka, proszę Państwa. Aktor nie jest od tego, żeby nauczał nas moralności, historii, widzę Maciej Sztur, który wiadomo jakiej historii nas naucza. Nawet Janusz Gajos nie jest od tego, żeby nauczał nas historii, ani zwłaszcza Krystyna Janda. Proszę. I Daniel Olbrychski, tak. Daniel Olbrychski, który specjalizował się w tym, że jak Państwo pewnie pamiętacie, po Smoleńsku zapalał znicze, zresztą za pewną panią matką, nomina sądodioza, na grobach krasnormiejców. No więc taki to jest nauczyciel historii i etyki. I to zjawisko celebryctwa się rozpowszechniło straszliwie w polskim świecie. Byle estradowiec, byle panciunia, która śpiewa ledwo co, już dyktuje narodowi głupiej hołocie, która ma w głębokiej pogardzie,
jak ma rozumieć rzeczywistość, co sądzić o tym wstrętnym kaczorze i tak dalej, i tak dalej. Weszłam na inny teatr, pan na mnie zadowolony. Nie. Proszę Państwa, właśnie może w kwestii teatru macie Państwo też do wielkiego znawcy teatru, pani Elżbiety, dramatu, jakieś pytania, a jak nie, to ja widzę. Pan. Tu jest mikrofon. Małgosiu, czemu nie zalegowałeś? Proszę panią, nie chciałbym wejść z panią w polemikę, ale sprawa jest taka. Teatr zawsze był, no może nie zawsze, ale przede wszystkim większość teatr był komercyjny. Wiadomo, że komercja to jest to, co pani Mania powiedziała, ten grosik, nie? Jakby nie było. Rola teatru w Polsce niepodległej odegrała pewną rolę, jakby nie było. Również odegrała pewną rolę po II wojnie światowej, jakby nie było. I wiemy o tym, że teatry teraz powstały, szczególnie teraz powstały teatry prywatne i one czekają na te profity, jakby nie było. Dlatego ten repertuar jest taki, jaki jest. Lepszy czy gorszy? Ja uważam, że trochę gorszy. Mam oczywiście, tu się z panią zgadzam, bo teatr narodowy, jak nie było, ma według mnie inną rolę. Zdecydowanie inną rolę. On nie powinien być komercyjny. Według mojego mniemania. Nie powinien być komercyjny w żadnym przypadku. On powinien być nawet całkowicie dotowany. Teatr narodowy powinien w jakimś sensie wychowywać albo wychowywać nawet młodzież. Przede wszystkim. To jest jedna sprawa. Teatry, które są akurat przez dotowane przez lokalne akurat administracje miejskie, jest troszkę inna sprawa. Dlatego jeszcze jedna sprawa. My jako już to starsi ludzie, można powiedzieć, czy bardziej już zaawansowani wiekiem, chociaż ja się może czuję inaczej, ale to nie skończył się, powinien oddziaływać na młodzież. I sprawa edukacji, jak nie było, wychowania w szkole, jest pominięta. Całkowicie pominięta. Mnie się marzy na przykład. My też byłem kończony antydolę w Sofokle sam. Jak nie było. Poszedłem na Tyrusę Williamsa. Na taką sztukę, która można powiedzieć jest prosocjalistyczna. Mówię o szkanie młynarzowi. Poszedłem na traumę pożądaną. Zwane pożądanie. Czy na kotkę pożądaną. To już mówię o amerykańskim akurat, jakby nie było. Z młodym dziełem poszedłem. A już nie mówiąc o klasyce polskiej. Zyna, czy na Wiskiańskiego, czy na Fredę na pewno poszedł. Ja nie wiem, kiedy Fredę tu grali. I teraz chciałbym tak zadać pytanie. I tu się zgadzam z panią, że aktorzy akurat chcą utrzymać historię, jakby nie było. I to jest niedobra sprawa. Aktor nie może się tutaj zgadzać. Nas uczą, jeżeli ją znają, wie pan, jak jej nie znają. Nie, myślę, że znają. Przecież aktor jest wykształconym człowiekiem, jakby nie było, nie? Wiele ludzi wchodzi, którzy nie mają wykształcenia. Nie mają wykształcenia takiego jak aktor. No, przepraszam bardzo, bo on bliski, jakby nie było, chyba wykształcenie wyższe teatralne z papużnymi. I teraz jest taka sprawa, jak dogodzić komercję, bo ludzie teraz chcą chodzić na komedię, na różne sprawy
ja uważam, że teatr nie powinien być polityczny, szczególnie teatr narodowy nie powinien być polityczny teraz, w tym czasie. I proszę powiedzieć, jak oddzielić komercję, która jest w jakimś sensie potrzebna dla niektórych ludzi, od teatrów, które akurat mają wychodzić. Proszę nie oddawać mikrofon. Proszę pana, więc są dwie różne sprawy. Oczywiście jest mnóstwo teatrów prywatnych, komercyjnych, które jeżeli są prywatne i komercyjne, to jest ich zmartwienie, z czego będą żyły i co będą grały. Jeżeli będą miały publiczność, bardzo dobrze. Natomiast w przypadku tych 5 teatrów, które są dotowane z państwowej kasy, czyli z naszej kieszeni, jak Teatr Narodowy Stary, Teatr Narodowy w Warszawie, bodaj Teatr Wybrzeże, chyba jest to 5 scen. Są to sceny, które są dotowane ogromnymi kwotami. 14 milionów złotych dostaje Teatr Stary rocznie, po to, żeby repertuar był taki, żeby był edukacyjny dla widza i niósł ze sobą ważne treści artystyczne również. Bo to jest odpowiedzialność sceny, która ma w tytule narodowa, prawda? 14 milionów złotych, proszę pana. Więc tu się kryje odpowiedź na to. Jeżeli ma pan dramaturga w teatrze, który musi swoje zarobić i przepisać Wyspiańskiego na nowo, to te pieniądze gdzieś panu uciekają, prawda? Dramaturg musi zarobić, po to robi, prawda? No, ale 14 milionów tak łatwo przychulać nie można, więc repertuar, jaki się układa, można z tego układać dobry repertuar. Można, zapewniam pan. No to tyle, nic więcej nie mam w tej materii do powiedzenia. A że w szkołach powinno się młodzież edukować, to jest chyba dosyć oczywiste. Co więcej, powinno się wprowadzać młodzież w to, jak w wiedzę o teatrze także, tak jak powinno się uczyć elementów muzyki, widzenia plastycznego i wszystkiego, co nazywamy w szerokim rozumieniu kulturą po prostu. Ja chciałem jeszcze parę słów dodać. Przedstawił się najpierw Roman Radomski, były aktor Teatru 8 Dnia, jeden z jego twórców. Obecnie na dobrowolnej banicji od 20 lat. Ale niezmiennie przyjaciel Elżbiety i przyjaciel wolności. Cóż to jest wolność, proszę państwa? To jest bardzo trudna do pojęcia i do uprawiania sztukę. Bardzo trudno. Ja chwilę się zatrzymam na zjawisku, którego jestem jednym z aktorów, czyli do zjawiska teatru alternatywnego, czy teatru studenckiego, jak się wtedy to nazywało. Teatru zbuntowanego. Ideą tego teatru był bunt przeciw czemu? I w imię czego? Bunt przeciw opresyjnemu systemowi, przeciw któremu rzekomo się protestują kodowcy. Ale również z nimi moi znajomi, przyjaciele z tamtych lat, z tamtej strony barykady. Co się stało po drodze? Dlatego mówię, że to jest bardzo trudne do zrozumienia i do uprawiania sztuka, wolność. Taki ptak, który się nie da ujarzyć. Elżbieta wspomniała parę tutaj bardzo celnie i dziękuję ci za to. Skąd się w ogóle wzięła dzisiejsza sytuacja w świecie wartości, w świecie kultury? Wzięło się to po prostu stąd, że tradycyjne instytucje, tak jak rodzina, tak jak przeszłość, kultura, cywilizacja zostały zakwestionowane przez ruch pokolenia 68, do którego ja należałem.
Tylko że myśmy się przejęli tymi ideami, które płynęły wtedy z Zachodu, ze zbuntowanych mas studenckich ze Stanów czy z Paryża, z zupełnie innym wymiarze i w innym celu, w innym kontekście. U nas wróg był bardzo konkretny, policzalny, możliwy do opisania i możliwy też w pewnych granicach dopuszczalnych do krytyki. Robiliśmy to w sposób spontaniczny, w sposób, powiedziałbym, czasami graniczący z rozpaczą. Dlatego ten teatr się zapisał w historii z powodu gwałtowności swojego protestu przeciw temu wszystkiemu, co się wtedy działo w Polsce. Pretekstem oczywiście było przedstawienie działu Brenners. Pytanie, co się stało później i dlaczego na przykład ja odszedłem od teatru 8 dnia, a stało się to dawno, dawno, w 1989 roku, czyli po tym całym heroicznym okresie, kiedy teatr odebrał paszporty w jedną stronę i zdecydował się na emigrację, ja zostałem. Dlaczego? Są moje korzenie i uważałem, że tam nie ma więcej wolności. Bo nie ma. Bo literalnie wydaje się, że wszystko jest dozwolone, wszystko wolno. I tak samo wszystko jest dozwolone w teatrze dzisiaj. Dlatego mamy taki teatr, jaki mamy. Bo wszystko jest dozwolone. Za chwilę będą tu obchodzić rocznicę 60-lecia, tak? Tak. Panowie. Grupa Wprost. Grupa Wprost. Już obchodzą. Poeci nowej fali, do dziś tworzący, niektórzy już w zaawansowanym wieku, niektórzy już schorowani. Niektórzy jeszcze piszą dobre wiersze, ale co się stało z nimi, że uznali, że dzisiaj największym zagrożeniem jest kaczyzm i faszyzm w Polsce. Idą ramię w ramię z półinteligentem kioskiem, który nie potrafi dwóch zdań skleić, który czy z panem Petru, który jest mistrzem od wymyślania świątów sześciu króli itd. Co ich łączy z takimi kreaturami, z takimi po prostu miernymi miernotami, niemytymi duszami, powiedziałbym tak. Wydaje mi się, że ci ludzie po prostu niczego nie zrozumieli z tego, co się w międzyczasie stało ze świata, na świecie, z kulturą, z człowieczeństwem, z religią, z tolerancją właśnie, której pełną gęby mają na usta. Po prostu to, co Elżbieta wspomniała, my jesteśmy młodą demokracją, mieliśmy dużą przerwę. Nie była doskonała demokracja przed wojną, na pewno. Ja się zajmuję hobbystycznie studiowaniem dziejów Kresu. Tam było bardzo wiele win Polski. Oczywiście one nie usprawiedliwiają rzeź polskich. Oczywiście. Ale były. Tam było wiele błędów. Natomiast co się stało tutaj w naszym obszarze kulturowym? Marsz przez instytucje, który był takim czołowym hasłem Gramsciego, Antonio Gramsciego, ideologa późniejszego, to był jak gdyby protoplasta wszystkich ruchów alternatywnych, kulturowych w Europie Zachodniej i w Ameryce. To była idea diaboliczna i ona się udała, ona się powiodła. Wszyscy urzędnicy, większość, przepraszam, nie wszyscy, większość tej naszej wspaniałej Unii Europejskiej to są dzieci. Tak. To są dzieci Antonio Gramsciego. Tylko że tak samo jak się zbanalizował błąd, ten, który
imię którego myśmy wtedy ryzykowali naprawdę wiele, bo zakaz wyjazdu za granicę, różnego rodzaju represje, łącznie z dołkami i tak dalej, z odsiadkami w stanie wojennym, które też zaliczyły. To wszystko się zbanalizowało, w tej chwili to nic nie kosztuje. Odwaga potaniała. Rozum podrożył. Ale rozum podrożył. I dziwi mnie tylko jedno i mogę ciągle zrozumieć tej ewolucji, którą przeszło szereg ludzi naprawdę wybitnych poetów, aktorów, ale o aktorach ja mam swoje zdanie podobne jak Dejme. Nie dlatego, żebym siebie uważał za jednego z nich, bo byłem aktorem, ale byłem aktorem samochupkiem. Ja brałem, tak powiem, komplety u Grotowskiego, a potem sam się po prostu doskonaliłem, przypatrując się różnym wybitnym aktorom. Moje aktorstwo było moje. Oczywiście jakoś tam inspirowane. I dzięki Bogu, bo dzięki temu zachowałem zdrowy rozsądek i dystans do aktorstwa. Aktorstwo zideologizowane, którego mamy dzisiaj wiele przykładów, prowadzi po prostu do objawu twórczości aktorskiej. Teatr to jest przeżycie, które jest zwielokrotnieniem i spotęgowaniem rzeczywistości, świata widzialnego i niewidzialnego. Szekspir był geniuszem nie dlatego, że pisał ramoty, wiersze, które się ładnie składały i dobrze było je mówić ze sceny, tylko dlatego, że był przenikliwym obserwatorem życia. Czy my mamy dzisiaj wśród naszych współczesnych dramatów, nie tylko polskich, światowych, jakichś przenikliwych obserwatorów? Panią Jelinę? Czy jeszcze jakiegoś innego, wybitnego? Dario Fo. Noblistę, tak? Proszę zobaczyć, kto jest nagradzany dzisiaj najwyższymi honorami. Polityczna poprawność. To jest główny aktor dzisiejszej cywilizacji. Polityczna poprawność. I tak samo jak się zbanalizowała wolność, tak samo się i bunt, tak samo się banalizuje poprawność polityczną. Ona wchodzi w masy. Tak? TVN i tak dalej, co nam tutaj serwują. I ludzie z braku lepszej propozycji wybierają gorsze. Kopernikański przewrót. Piękny, gorszy, dopiero lepszy. I jesteśmy świadkami wojny cywilizacji. Oczywiście w takim większym, szerszym zakresie i stary Wiertek miał rację, że tak to się właśnie dzisiaj odbywa. Starcie islamu z chrześcijaństwem to jest ta scena obrotowa, która będzie nam towarzyszyła do końca pewnie naszych dni. Wszystkie, jak tu siedzimy, bo są młodsi ludzie, generacji, starsi ode mnie powiedzieli. I to jest tragedia. To jest tragedia, która prosi się o swojego Szekspira. A nie ma go na horyzoncie. Dlaczego? Bo się po prostu tak, a nie inaczej ułożyło na świecie. I to są problemy, którymi warto by się zająć, na którymi warto by się pochylić. Czekają ciągle na swojego Szekspira. Dziękuję. Ja mam pytanie, jeżeli mogę. Proszę. Ja nie jestem specjalistą sztuki, w ogóle wykształcenie mam techniczne, a zainteresowanie to jest historia. Natomiast wiem jedno. Parę osób z Statutu 8 zna. Wiem, że Teatr 8 dnia ma dobrą historię. Wiem, że po wprowadzeniu dostało... Tak jest. Po wprowadzeniu stanu wojennego cały skład osobowy Teatru Dnia Ósmego był na listach proskrypcyjnych do internowania. No to w świetle tego, co Pan mówi, ci ludzie to wszystko nieoświatli, wykształceni, z dużą wrażliwością, co skomercjalizowali, nie jest to złe słowo, zbanalizowali się tak aż tak, bardzo. Nie tak dawno, nie wiem, kilka lat temu był Teatr Ósmego Dnia w Krakowie. Miałem okazję uczestniczyć w tym spektaklu i zapamiętałem tak naprawdę tylko jedno.
takie stwierdzenie. I to właśnie mówił Marcin Kraszewski, mój przyjaciel z Lodzu. On opowiadał o międzynarodowym pszczelarzu. To taka była przenośna, że można między naszymi krajami być takim międzynarodowym, a pszczelarz to dobre, to słodkie, no nie wiem, wiele różnych wytłumaczeń może być. No co, teraz my będziemy się tak bardzo spanalizował. Dobrzy ludzie, prawda? Dobry podkład, z odpowiednią wiedzą, odpowiednio wrażliwi. Chce pan ode mnie odpowiedzieć? Chyba potwierdzenia chciałem tylko zrobić. Dobrze, tu mamy pytanie z sali. To raczej nie jest pytanie, tylko chciałem zwrócić uwagę, że bardzo dobrze, że Państwo mówią o Antonio Gramsci. To nie był człowiek moim zdaniem zły, na swój sposób był szlachetny, bardzo mądry, ale on jest rzeczywiście takim najpoważniejszym teoretykiem dla tych, których większość z nas oponuje. I warto się z nim zaznajomić. Bardzo łatwo jest znaleźć na internecie informacje. Antonio Gramsci. On w zasadzie odrzucał bolszewizm, bo uważał, że bolszewicy chcieli przemocą przebudować społeczeństwo. Ta, na przykład od Gramsciego się wywodzi ta koncepcja marszu przez instytucje. To znaczy, że przez nadbudowę można przekształcić społeczeństwo. I ja myślę, że niektóre destruktywne idee, które są realizowane przez następców Gramsciego, one są tymczasowe. To znaczy należy je niszczyć istniejący porządek według nich, a potem, żeby zbudować porządek na nowo. No warto się tym zaznajomić. Ja myślę, że może warto o tyle, o ile. To znaczy my przecież obserwujemy to na żywym organizmie społecznym. Przecież nie robi się w tej chwili nic innego, jak to, co usiłowali zrobić bolszewicy. Stworzyć nowego człowieka. To jest nowa wersja pierekowki dusz po prostu. W każdej dziedzinie. Doszliśmy już nawet do biologii. Bo cóż to jest ideologia gender, jak nie próba sztucznej produkcji człowieka? Co to jest? To jest właśnie próba wykreowania człowieka bez tożsamości, z niepewnością nawet biologiczną, o której on nawet nie będzie wiedział, kim jest, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy jednym i drugim, czy może czwartą, piątą albo dziesiątą płcią, bo i takie są poglądy. Także uważam, że ta budowa nowego człowieka trwa i niestety kultura jest też bardzo, bardzo ważnym i wyraźnym polem tej próby formowania nowego człowieka. To znaczy, ja chciałem tylko jeszcze że ja myślę, że żeby mieć przewagę nad przeciwnikami, to jednak trzeba studiować źródła. Jak generał Anders był na Łubiance, to pierwszą rzecz, którą poprosił tych, co go więzili, czy może się zapoznać z ideologią komunistyczną. Przeczytał kilkadziesiąt książek. Dokładnie. I jeżeli się nie studiuje źródeł, to się nie rozumie przeciwnika. I to, że są wyznawcy na niższym poziomie, właśnie walczą gender, to nie wystarcza, że to się spostrzega. To jest metoda na przegranie. Trzeba patrzeć się na korzenie ideologii. Ale o tym się też czyta, o tych, którzy o tym piszą. Tak, ale jak się czyta Gramsciego albo o nim, to wtedy się wie, co ich porusza i ma się nad nimi przewagę. Proszę pana, nie jest moją intencją zniechęcanie kogokolwiek do czytania źródeł, czegokolwiek w ogóle. Trzeba czytać nawet Mein Kampf, uważam, żeby wiedzieć, jak to naprawdę wyglądało. Natomiast myślę, że my mamy w tej chwili sytuację dosyć oczywistą. I nie ma żadnych wątpliwości, że ktoś z nas usiłuje zrobić kogoś całkiem innego niż jesteśmy po prostu. I to w każdej dziedzinie życia po prostu. No ale ponieważ gładko przeszliśmy do troszkę innych
że tak powiem, kulis niż kulisy, chyba że są jeszcze jakieś pytania. Jest pytanie z sali. Tak. Małgorzata Wójtowicz. Ja zainspirowana tym pięknym porównaniem pana o potrzebę współczesnego Szekspira, tak już globalnie myśląc. Z powodu toczącej się wojny, o której pan powiedział, islamu z chrześcijaństwem, mam pytanie do pani Elżbiety o to, czy właśnie my Polacy nie jesteśmy tym narodem, który może wśród nas wskazać w sensie, ja już teraz bardzo konkretnie, gdyby idąc za potrzebą chwili, no brutalnie powiem, osoba, która byłaby u nas odpowiedzialna za kulturę na stanowisku ministerialnym, czyli nie pan Gliński, tylko czy wiecie pani kogoś, kto mógłby tę funkcję już podjąć, bo to już jest wywołanie na teraz. My nie możemy tego zostawić na parę lat. No, w tej chwili nie mam gotowego nazwiska, niestety. Trudno byłoby i tak z rękawa je wytrzepać, ale myślę, że rzeczywiście sprawa jest pilna, bo coraz głębiej brniemy w to, co brniemy po prostu. A tu nie wystarczą środki doraźne, zdjęcie jednego czy drugiego Mieszkowskiego ze stanowiska dyrekcyjnego. Trzeba mieć pewną wizję kultury po prostu. No to szukajmy człowieka z wizją. Tyle mogę powiedzieć. Bo to nie można się ograniczać do działań doraźnych po prostu. Proszę. Kogo? Morawiecki od kultury by się przydał po prostu. No był kiedyś minister z wizją, to było dawno i nie żyje. Był to historyk sztuki. Roztworowski, Marek Roztworowski. Autor słynnej, jak Państwo pamiętacie, wystawy Polaków, portret własny. To był minister kultury z wizją po prostu. Kogoś takiego nam dzisiaj potrzeba. Ja się muszę zadać jedno pytanie, bo cały czas mi się wydaje, że mówimy o polityce, że polityka ma działać na teatr, a ja bym chciał na przykład, mam taką wolę, ale ja wiem, że mi się to nie uda, żeby teatr oddziaływał na politykę. To jest taka moja intencja była w wcześniejszej rozmowie. Może nie będę dokładnie zrozumiany. Ale mam takie pytanie, co trzeba zrobić, jak pani uważa, proszę panią, żeby był taki przełom jak w 68 roku, gdzie Adolf Świniarskiego, czy jest to możliwe w dzisiejszych czasach, czy jest taki człowiek, czy jakaś opcja, która niezależnie od rzeczywistości nas otaczającej mogłaby tak oddziały zadziałać. Dobrze mi pani zrozumiała? Czy ja muszę bardziej wytłumaczyć? Zrozumiałam, proszę pana, ale wymaga pan cudów po prostu. To znaczy, żeby dzisiaj ktoś był tak wielki jak Konrad Świniarski. No, daj Boże, żeby ktoś taki się urodził. Jak na razie nie bardzo widzę. Chodzi o to, żeby ten odbiór na ludzi był taki, jaki był. No ale proszę pana, to wymaga pewnej indywidualności artystycznej, pewnej wizji. Jeżeli indywidualności są takie, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili, choćby na scenie krakowskiej, no to kto panu zbuduje teatr na miarę Konrada Świniarskiego? Ale ja, pani widzi jakąś osobę, czy jakąś... No na razie nie widzę, bo mam nadzieję, że gdzieś się kryje. Na razie mamy teatr barbarzyńców. Otóż to, i to nie tylko w Polsce, nie tylko w Krakowie. Przykre jest to, że tylu barbarzyńców, widzów znajduje się, znaczy, że ci barbarzyńcy, artyści znajdują tak szeroką widownię barbarzyńców. Tak, ale gdyby teatr miał 14 milionów, więc pytamy o edukację. I teraz, ja zadałem tego pytanie o edukację szkolną. O edukację cały czas, ale o tą edukację, no, rozumianą troszkę jednak głębiej, tak? Chodzi o co mi chodzi? Jeśli istniała jakaś wspólnota przeżycia w czasach elżbietańskich, tak? Szekspir nie,
był rozumiany przez gmin i przez królów, tak? I przez królów. Natomiast dziś ta wspólnota została rozerwana przez ingerencję ideologii. No, a propos Gramsciego, oczywiście ja nie winię Gramsciego, to co on napisał, miał swoją jakąś wizję, to był wizjoner na pewno, tak? Oczywiście, że on miał jakieś tam skrzywienie lewicowe, tak? Skrzywienie, okej, okay, poglądy lewicowe. Teraz w tej chwili mamy dominującą narrację lewicową w świecie, w cywilizowanym świecie, a z drugiej strony mamy brutalny fanatyzm, który dopuszcza się apokaliptycznych zbrodni na oczach świata. I czy to jest normalne? No nie jest normalne. Czy pan sobie wyobraża przedstawienie ścinania niewinnych ofiar przez nastoletnich oprawców, wyszkolonych morderców w teatrze? Wyobraża sobie, bo ja nie chciałbym tego widzieć, ale założę się, że za chwilę znajdzie się jakiś barbarzyńca, który to pokaże. A to już było. I koniec. Pokaże i koniec, kropka. Co z tego wynika dla naszego rozwoju jako człowieczeństwa? Lepiej się powiedzieć. Taka by była konkluzja. Ja jestem ciągle jednak po jasnej stronie mocy, trawestując klasyka, i życzyłbym sobie tego, żebyśmy doczekali takiego przewartościowania tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje w kulturze tej oficjalnej, tej celebryckiej, żeby eksplodowały właśnie talenty. Ja nie muszę zgadzać się z tym wszystkim, co wynika z takiego przekazu, ale niech to mnie poruszy, niech to będzie głębokie przeżycie i niech w tym uczestniczy na zasadzie wspólnoty przeżycia również widz. Tego nie ma. To zostało zbrukane, rozerwane. Bo pan mówił o tym teatrze komercyjnym, on był zawsze i niech on sobie tam będzie. Dla gawiedzi, dla zaspokojenia nam jakichś tam najniższych potrzeb, prawda, śmiechu, czy tej karnawalizacji życia, tak? Ale jest też potrzeba spojrzenia, stanięcia w prawdzie, spojrzenia na odarte z wszystkich osłonek, kostiumów człowieczeństwo. Byli tacy reformatorzy. Cokolwiek by się o nich nie powiedziało, można się z nich zgadzać lub nie, ale był Grotowski. Z tego kraju wyszedł, tak? Z bardzo nieciekawą przeszłością ideologiczną. Ale coś zrobił, popchnął to myślenie gdzieś tam do przodu. Można się z nim nie zgadzać. Moja żona mnie do dziś tępi za to, że ja ciągle bronię jakichś jego idei, tak? Ale na tym polega dyskurs, że to jest ciągle żywe. A co będzie żywe po panu Kracie, po panu Mieszkowskim? Co? Skandal? Ile trwa skandal? Jaki jest czas życia skandalu? Zadajmy sobie pytanie, to jest to wołanie o wielkość, tak? Ale z czego to się bierze? Dopóki nie pojawi się na horyzoncie tych naszych rozważań ktoś, kto zacznie opisywać tą rzeczywistość. To jest właśnie to, grupa Wprost, tak? Nowa Fala, Krynicki, Barańczak, Tatar. Moi znajomi, przyjaciele. Jeśli oni zaprzestali z jakichś tam powodów, zatracili zdolność raczej dostrzegania istoty rzeczy, istoty rzeczywistości, posługując się tamtym hasłem, ich hasłem programowym, świat nieprzedstawiony. My ciągle mamy ten świat nieprzedstawiony. Całe 25-lecie to jest świat nieprzedstawiony, proszę Państwa. I to zarówno w literaturze, gdzie dominują mody dyktowane przez środowisko czeskie i tak dalej,
jak i w dramaturgii, jak i w teatrze. I to jest dramat, to jest tragedia, że polityka faluje, raz ci są władze, raz ci są, wiadomo z czym to się wiąże, to jest jakaś trauma dla ludzi, którzy no, mają ten instynkt społeczny, tak jak ja, czy Elżbieta, jak wielu pewnie z Państwa przeżywamy to, tak? Ale na gruncie sztuki to jest jednak, sztuka jest wyniesieniem rzeczywistości. Jest tą rzeczywistością jednak, jakby to powiedzieć, trochę z innego świata. Proszę mi powiedzieć, ja cały czas przeglądam, jak tylko mogę, stare kopie filmów Tarkowskiego. Pokażcie mi takiego reżysera. Pokażcie mi mistyka w kinie, pokażcie mi mistyka w teatrze, ale mistyka w takim sensie, no najgłębszym, który pokazuje, wdziera się w jądro istnienia. Który jednym obrazem kołyszących się traw na wietrze potrafi po prostu człowieka położyć. I tam jest ta zerwana więź. Tego nie ma. Czyli współczesne kino amerykańskie, które dyktuje, prawda, to jest po prostu, to jest droga donikąd. I to jest właśnie komercja. Zobaczcie, wybitnych aktorów w jakich szmirach grają, jakiś De Niro, czy te, gdzie oni się po prostu odnajdują. Nie trzymają dosyć pieniędzy, nie muszą tego brać w ruch, tak? Czyli coś się dzieje niedobrego z człowiekiem i z aktorem, jako człowiekiem, że nie podejmuje się tego trudu przedzierania się przez te, jakby to nazwać, przez te odmęty współczesności, które... Przez powierzchniowe odmęty. Przez tą pianę. No taka moja refleksja, to jest smutna i ja myślę, że to nie jest przypadkiem, że Elżbieta abdykuje z tego pisania o teatrze, bo nie ma czym pisać, bo chodzi jak jest każdy dzień. Może byś chciała, żeby przeczytać coś. I jeszcze, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, jeszcze to proszę, a jak nie, to na zakończenie w charakterze deseru i odskoku na inny teren poproszę Romka, żeby przeczytał jeden niedługi tekst, ale tekst polityczny o Annie, o zbezczeszczonym ciele Anny Walentynowicz. Dzisiaj jednak jest 13 grudnia. No właśnie. Czy są pytania jakieś jeszcze? Byłyby dużo, ale... Byłoby dużo. Może ja bym. Zbezczeszczone ciało Anny Walentynowicz. Myślę, że nic podobnego nie mogłoby się wydarzyć ani w Nairobi, ani w Timbuktu, ani w Ułambator. Może w państwie Ludojada Idi Amina byłoby to możliwe. Od świtu ludzkiej cywilizacji szacunek dla śmierci i godnego pochówku jest wpisany w dzieje człowieka. Niektóre okresy kultury prehistorycznej nazywane są nawet od sposobów grzebania zmarłych. Cywilizacja europejska piórem Sofoklesa zniosła w Antygonie wspaniały pomnik szacunkowi dla zmarłych. A w trzeciej RP dowiedzieliśmy się ostatnio od rodziny Anny Solidarność, że nadal nie ma pewności co do tego. Po ekshumacji dokonanej parę miesięcy temu, że na gdańskim Srebrzysku spoczywa ciało legendy gdańskiego strajku. Badania DNA, na podstawie których przekazano rodzinie potwierdzenie, że ciało ekshumowane z Powązek jest ciałem Anny Walentynowicz, okazały się fałszywe. Kobieta, która uratowała wraz z Aliną Pińkowską w dniu 14 sierpnia 1980 roku gdański strajk, gdy Lech Wałęsa chciał go już zakończyć, wspaniały, nieprzekupny człowiek, prześladowany przez SB za PRL, po śmierci jeszcze
nie może zeznać spokojnie. Jakby ktoś rozmyślnie chciał zniszczyć, pohańbić jeszcze dzisiaj to, co najpiękniejsze w tradycji Solidarności. Ktoś przecież dokonał tych sfałszowanych badań DNA. Ktoś przekazał jej rodzinie. Ten ktoś pozostaje dziś w cieniu anonimowości. I za nic zapewne nie będzie odpowiadał, bo tak to nagminnie w polskim wymiarze sprawiedliwości bywa. Trudno wprost sobie wyobrazić, co przeżywa rodzina raniona od blisko 4 lat podobnymi zdarzeniami. Co przeżywają inne rodziny smoleńskie, podejrzewając najgorsze. I cisza. Milczy pani marszałek Kopacz, ta od rzekomego przekopywania ziemi w Smoleńsku na metr głęboko. Milczy premier, prezydent. Nie słychać, aby podjął jakieś działania wobec potencjalnych winnych prokurator Selenet, który miał niegdyś czelność stwierdzić, że to rodziny smoleńskie zawiniły, myląc się w identyfikacji ciała. Ale ciało Anny Walentynowicz zostało przez rodzinę rozpoznane bez najmniejszych wątpliwości w Moskwie. Dopiero potem nastąpiły dziwne zdarzenia. Milczą też tak zwane autorytety, mniej lub bardziej samozwańczo. Panowie profesorowie z Komisji Etyki, pan Andrzej Coll i Franciszek Ziejka, specjalista od pochówków w Panteonie Narodowym, którzy dali wyraz swojemu oburzeniu na Antoniego Macierewicza i swoich kolegów badających katastrofę smoleńską, pozwalając sobie dążenie do wyjaśnienia prawdy nazwać moralnym szantażem. Jakoś nie widzą porażającego antycywilizacyjnego barbarzyństwa, jakie rozgrywa się wokół pochówku Anny Walentynowicz. Pani od etyki, profesor Środa, jakoś nie przeobraziła się w Antygonę i próżno mieć na to nadzieję. Ma inne, etyczne zadania. Musi dowieść w debacie w Centrum Sztuki Współczesnej, że profanacja krzyża jest aktem wolnej ekspresji artystycznej. To pośmiertne pohańbienie ciała Anny Walentynowicz obok samego dramatu smoleńskiego jest czymś niewyobrażalnym, czymś, na co brak słów w ludzkim języku. Zdawałoby się, że po rechotach i profanacji krzyża na krakowskim przedmieściu wszystkie granice zostały przekroczone. A jednak nie. Ale to pohańbione ciało bohaterki sierpnia 80 musi się stać dla nas wielkim, krzyczącym znakiem. Także dlatego, że to nas jako naród pohańbiono. I nam nie wolno o tym mówić. Dzięki. Jeszcze ostatnie pytania po tak mocnym tekście. Ja tylko od siebie powiem, jest taki socjolog, który w odniesieniu do tego, co w muzyce współczesnej światowej się dzieje, ma taką teorię, że ta muzyka zapowiada, antycypuje to, co się będzie działo w społeczeństwie. Czy nie jest tak trochę jak z naszym teatrem, który trochę antycypuje ten zamęt, niepokój, który nam się tak nie podoba, który się dzieje właśnie wokół nas. Czy nie jest to właśnie taka zła zapowiedź z jednej strony, a z drugiej strony widzę tylko jedną szansę na odmianę. I to, jak pięknie mówił pan o Teatrze Ósmego Dnia, o tych wartościach teatru, tą szansą są widzowie. Nic nie zmienimy w tym totalnym bezchołowiu instytucji kulturalnych, artystycznych, jeśli oddalnie ten odbiorca, widz, nie będzie się tego domagał. Czyli trzeba pracować nad jego edukacją, a potem może on wymusi te zmiany. Bo tak jak mówicie państwo, tutaj się zgadzam, ma pan romantyczną wizję, że przyjdzie ktoś i odmieni ten nasz los,
To ja też jestem romantykiem w jakimś sensie, ale jest to nierealistyczne, niemożliwe, gdyż tak wiele zostało zniszczone w sztuce, bo ciągle głównie o tym mówię, w kanonach, jakby wartości zostały totalnie pogrzebane, prawda? Nie mówimy, jak dawniej na reżyserii mówiliśmy, prawda, interpretując tekst o tym, co najważniejsze w tekstach romantyki, czyli o Bogu, o dobru, o złu, oczywiście, źle, tak, czy złu. Ciągle jakby wadziliśmy się z jakimiś tematami niesamowitymi, to jakby dzisiaj w ogóle o tym nie ma mowy ani na scenie, ani też wśród młodych ludzi. Kiedy spotkałem takiego profesora teatrologii, mojego znajomego, i pytam na ulicy, pytam się go, no słuchaj, co słychać z młodymi teatrologami, jak to jest? On mówi, no ale już nie ma teatrologii na uniwersytecie. Nikt nie chce studiować teatrologii, prawda? Bo nie ma jakby tej drugiej strony, prawda? Być może nie ma teatru, nie ma perspektyw, nie ma jakby nadziei ludzi na idealizm. No bo zajmowanie się, powiedzmy sobie szczerze, sztuką, to jest jednak pewnego rodzaju idealizm. Trzeba mieć tę wrażliwość i wiarę w to, że się coś odmieni. To może ostatnie słowo będzie należało do pani Elżbiety, która tak pięknie w wielu miejscach tej książki o tym pisze. I jak pamiętam pani protest, kiedy jakby niweczono pamięć o Swinarskim. W internecie widziałem tam taką relację, gdzie odczytywano pani wstrząsający jednak list, to pani odważyła się na to, żeby bronić tego niezwykłego człowieka przed barbarzyńcami, a wiele osób nie odważyło się na to, prawda? Milczało. Wielu jego przyjaciół, aktorów, ludzi starego teatru. Dlaczego? Myślę sobie, gdzie my żyjemy, prawda? Kiedy ktoś wychodzi, za przeproszeniem, chce komuś, przepraszam za ordynarność, kupę na głowie zrobić, a nikt, wszyscy milczą. No więc kto od dołu jakby nie zaprotestujemy, no to prawdopodobnie nic się nie zmieni. Dziękuję. Włączamy, tak. Dziękuję panu za swoiste podsumowanie. Myślę, że trochę pan przecenia moje zasługi, ale myślę, że warto tutaj przypomnieć piękny finał pięknego wiersza Herberta, Raport z oblężonego miasta. Jeżeli każdy z nas nie poczuje się, że jest tym ostatnim, który będzie miasto, który będzie bronił wartości, to nic z tego nie będzie. Ja nie myślę w sensie literalnym, bo oczywiście nie każdy się interesuje sztuką, nie każdy czyta dobre książki. Polacy podobno czytają poniżej jednej książki rocznie. Więc tych ludzi nie będzie wielu, ale jeżeli nie będzie takich, którzy będą uważali, że ja będę miasto, jeżeli już nie będzie żadnych obrońców wartości, to ja będę, no to nic dobrego w kulturze się na mnie narodzi. Pesymistyczny wniosek, ale może się znajdzie jednak ta nadzieja w nas. Bo w końcu jesteśmy jedna krajem, w którym narodziła się Solidarność i chwała jej za to i nie przemogły jej złe moce. No i jesteśmy krajem Jana Pawła II. To zobowiązuje. Tak myślę. Dziękuję. Przecież już zamknęliśmy, pięknie podziękowaliśmy pani. Małgosiu, droga, ja proponuję tak samo kurora. I o odebraniu dzisiaj, jadąc na spotkanie, przeczytałam w tramwaju w czwórce, który dosyć denerwuje się, bo tam jest na pasku zawsze ten znaczek z lewej strony sugerujący taki prostokąty czerwony, że to są wiadomości podawane przez Gazetę Wyborczą głównie, ale mimo tego, to dzisiaj zapomniałam o tym, dlaczego taki jest pasek akurat w tramwaju miejskim, bo wiadomość była tego typu. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podał do wiadomości, że
zostaną odebrane szlify generalskie generałowi jeszcze z nazwy Jaruzelskiemu i Kiszczakowi. I tak z wielkim optymizmem tutaj przyjechałam, czytając. Dziękujemy za błędy. Szeregowiec Jaruzelski to dobrze pisze. Dobrze. Mogę dwa słuchać? Nie jest, dobra, okej. Czyli zakończyliśmy podwójnie. Serdecznie dziękujemy naszym gościom. Pani Elżbieta Morawiec. Ja Państwu dziękuję. Pan Adam Strota, reżyser. Wspaniały kolega, który przyczynił się wielce do powstania. I pani ta z teatru swojego, pan Adam. Jeszcze jedna. Widzę, że są książki. Nie rozmawialiśmy na ten temat, ale skoro są książki, będzie można kupić. Na pewno pani Elżbieta złoży swój autograf szanowny na takiej książce. Zapraszam do zakupu. Dziękujemy bardzo Państwu. Zapraszam na następne spotkanie czwartkowego.